obóz Złotego Szlaku. No witam. Dobra, łowcy. Łowcy to dyskretni i zabójczy przeciwnicy, którzy porozumiewają się gwizdnięciami. Widzą cię przez krzaki. Łowców można oznaczyć jedynie na kilka sekund, potem takie oznaczenie znika. Potrafią zahipnotyzować drapieżniki w taki sposób, aby atakowały ciebie, a nie żołnierzy. Zabijaj łowców, aby wybudzić zwierzęta z hipnozy. I serio, tygrysy? Dobra, są miny tutaj. Nie wiem, czy my możemy jakieś miny odpalić? Nie, tutaj min nie ma. Dobra, mina do złej gry, nie? Dobra, przygotuj się do obrony. No, ciekawie. Z każdej strony. Ale my nie mamy miejsca na miny. Dobra, to będę na wieżyczce. Zbierz amunicję, rozłóż miny. No nie mam miejsca, już wszystkie zasoby sobie uzupełniłem. Dobra, będziemy stali na straży. Z której strony? Dobra, tutaj. Przesuńcie się. Kurde. Z różnych stron będą schodzić. Jeszcze tutaj. Ej, dobra, patrzcie. Tutaj przeszli. Ale dymy. Rebelianci 6 na 6 na razie. No ale nie ma lekko. Dobra, troszkę nade'ów. Są wszędzie. Nie strzelaj do sojuszników. A ja mu kazałem pod nade'a schodzić? Kurde, jeszcze tu jest. I on może być w każdym miejscu. Taki łowca. 5 na 6, no jeden zginął. Dobra, tam są. Powiem wam, że niezła akcja, ciężka będzie. 5 na 6. Dobra, spróbuj się uleczyć, podejdę do nich. To mi się nie podoba. No serio? Nie przeładował tego? Nie wierzę po prostu. Ej, ciężko jest. Dobra, high grounda sobie odpalimy. Gdzieś tam idą. 4 na 6 już. Bo oni mogą być w krzaczorach, nie? Dobra, tam jeszcze mamy. Proszę się odsunąć. Ale strasznie... A, nie przeładowuje. Dobra, nie przeładowuje broni w biegu. Muszę kupić perka. Tak, to trzeba kupić bardzo szybko. Dobra. Okej. Sabah, the camp is safe. Okay, brother. Head to the other camp and see what you can do. I don't know where Fagin finds these men. Their skills are unlike anything we've seen before. Kurde. Co za gnyby, nie? Dobra. Idziemy do kolejnego. Łowcy mają strzały zapalające. Tak. Wieże przeciwko... Zwierzę przeciwko mnie. Ej, serio? Spokojnie, spokojnie. Dotrzyj do obozu Alfa. Brawo, tu Alfa. Odbiór. Co się stało? Czy tu jest jakiś Snakes, którego nie widzę? Czy jakaś pułapka? Enemy spotted! Dobra, ten dostał. No zagramy jak łowca, nie? Kurde, ale ich ściągamy. Może łuk jest taką lepszą bronią? Kurde, coś słyszałem. Co ty zrobiłeś? Jak ty to zrobiłeś, AJ?
Ty wiesz, jak ty to zrobiłeś? Aha, tu mamy. Tu mamy miny. Ej, serio? Na D-padzie mamy miny? Dziwne. Ty, mieliśmy te miny. Ale w porządeczku, czyli tak. Weźmiemy sobie może trochę zielonych roślinek, bo lekko nie jest. O, coś dziwnego słyszę. Kurde, dziwna ta puszcza. No ale dobra, jesteśmy. Nasi w ogóle tam żyją? Tak, automatyczna miksturka, tak ma być. Pozostałych żołnierzy. Powiem wam, że tutaj to może być jak w Primalu. Z łukiem będziemy łazić. Jak Takar. Jak Shaka Zulu. Tak. A ten łuk jest fajny. W trójce jakoś nie potrzebowałem, bo tam snajperka z tłumikiem szła i tyle. A teraz jeszcze nie mam. To szedłem na pistolu, nie? Ale... Pistol nie jest taki pewny jak ten łuk, bo ten łuk na hita ściąga. A pamiętacie tam, jak nawet emeczka miała problemy, nie? Musiał być totalny hedzik. Aha, witam. Witam, niedźwiadka. Czy ja mam ciebie wyeliminować? Chyba nie. Chyba tych żołnierzy głównie. Tych ślepców. Czyli głównie tych ślepców. Dobra. Ale bardzo ładna jest muzyka taka, pompująca adrenalinę. Kurde, serio. Dobra, spróbuj się uleczyć, bo już teraz nic nie zdziałasz. O, jeszcze jest problem niekiedy z przełączaniem broni, ale to dobra. Żeby nie robić hałasu. O, głos buntu, dobra. Czyli to był ostatni. Sabah, it's done. But whatever Amita was looking for isn't here. It doesn't matter, brother. You saved lives. I knew you had this. Jorovan's blood. A real son of Kira. Czyli Sabal teraz przewodzi. Kurde, kolejne misje nam się pojawiły. No, troszkę naszych zginęło. Ale cóż zrobisz? Wydarzenie karmiczne. Tak, to tą karmę mamy, spoko. Karma musi być. Dobra, czyli teraz Sabala albo... Kto tam jeszcze się pojawił? A, bo Badra. To może Badra. Paying respect to the families. I have never seen anything like this. Well, I've never seen anyone carry around their mother's ashes. You think my father's funeral was like this? I was too young. But I know his death broke the golden path. Things would be different now if he died fighting. But he didn't. He was murdered. Murdered? Whoa, wait, what happened? All I know is that he was killed in his house east of Banapur. It's still there. Maybe you could go there and find out more about him. Just be careful. That area belongs to Noah now. I have to go. People are dying faster than we can them. Sporo zdradziła, co? Sporo nam zdradziła. Dobra, czyli teren należy do... Nore, czyli tutaj. Tak. Ale kto ma nową misję? Yogi i Reggie.
A, Yogi i Reggie, dobra, to kojarzę. Tu jeszcze mamy Sabala i Hurka. Hurk. To nie było z jakiegoś dodatku? Ale patrzcie, jak to jest daleko. Ja cię kręcę. Dobra, to zrobimy sobie tego Hurka. Ale to chyba był taki dodatkowy wątek, nie? Też zobaczymy, zobaczymy. Robimy i tak takie ważniejsze, więc idziemy się z nim spotkać. A, tutaj. Just missed the action. Have we met? Man, I'm the cavalry, man. I was gonna roll him here like goddamn Clint Eastwood. I'm Herc. I heard about you, man. Taking names and writing checks out to kick it ass, man. That's why I'm here. Because you and me together, Golden Path won't know what hit them right in their faces. We are the Golden Path. Man, I do not understand what you are saying. I don't speak your language. I think what you meant to say is that the Royal Army won't know what hit them. See, we're the Golden Path. Dude, seriously? These guys have been giving me a lot of stank eye over the things I've been saying about the Golden Path, so that makes sense. Okay, new plan then. Preemptive cavalry, that's right. You need help, you call, we swoop in and help you, me or my, Golden Path buddies, that's right. You and me, man. New and improved tap bros, that's right. Living the dream. Come on, punch it in. Boom! I went French fries, you stayed potato. That's all right. You kind of came in on the slow bus, too, but you got there, so I got respect for that. I'm gonna see you around, though, okay? Okay, let's roll, Golden Path, homie! Woo! Okay, then. A to nie jest do koopa? Tak, to jest do koopa, dobra. Gra w trybie współpracy. Przytrzymaj, aby otworzyć menu. I tu mamy tryb współpracy. Zaproś znajomych. Dobra, zaoferuj pomoc. Okej, okay, dobra. Żetony spluw do wynajęcia. A, spluwy do wynajęcia to bojownicy złotego szlaku, którzy mogą pomagać ci w walce. Do ich przyzwania potrzebujesz żetonów. Ej, jak w Mirażu, nie? Ale jazda. Aby zdobywać żetony, kończ wydarzenia karmiczne, niszcz i usuwaj maski Yalunga lub kupuj żetony w sklepach. Wydawaj żetony naciskając dolny D-pad i wybierając opcję wezwij spluwy do wynajęcia. A lub użyj D-padu, aby nakazać zaczekanie lub podążanie. Więcej szczegółów w menu taktyki. O kurczę, wezwij spluwy do wynajęcia, mamy 3. Dobra, czyli tu jest coś takiego. No spoko, spoko. I gra w trybie współpracy się teraz odblokowała, tak? No dobra, to warto było też to oznaczyć. To chyba idziemy do Sabala jednak. Dobra, idziemy do Sabala, a później będę sobie troszkę tych fortec tutaj czyścił, bo już się robi czerwono. No i kolejne dzwonnice wyzwolone, idziemy do Sabala. Zobaczymy, co to za kabała. Sabal. The champion returns. Defending that rebel camp saved a lot of lives. You guys put me in a difficult position. Amita would have let our people die, and for what? For intel that we may or may not have needed? The right choice was obvious, brother. It's what your father would have done. That's the golden path. That's the direction we were going before Moen died. That's why I stepped up. Because I knew your father. And I respected his vision. And where does Amita fit into all this? Look, I'll be the first to give her credit. But you don't need two heads. Not if you want to get work done. That's something your father taught me. You need to learn what drove him, what drives us. Go to the monastery. No i będzie tak ojcem teraz się wycierał, tak? Wymiana kulturalna. Dotrzyj do klasztoru
Chaliyama. Gdzie my to mamy? O, i tutaj sobie właśnie te dwie dzwonnice ogarnąłem. Aj, jesteśmy już w trakcie zadania, tak? No to dobrze, to dobrze. To tam się widzimy. Uncle Pagan here, just checking in on my favorite nephew. So tell me, Aldrich, who are you rooting for so far? Have you fallen into Amitar's honey pugs? Or have you been dazzled by Sabal's flowing locks and bad boy jawline? Hey, each to his own, that's your lifestyle choice to make. He isn't my cup of tea, contrary to the rash assumptions some may make about my appearance. I am indeed batting for the other team. You more than most should know that there was only ever one woman for me, my boy. Nie chciałem zagłuszać Pagana, ale tu cały czas coś się dzieje. Myślę, że przez najbliższe 10 godzin będę na początku strzelał zamiast jechać, bo tu jest gałką analogową gaz, nie? A jak wciśniemy normalnie gaz, to on strzela. Ale spoko, jakoś to musieli rozwiązać, chociaż w cyberze jest inaczej, nie? Porównując. Dobra. To już sobie jakoś tam dojadę. Ojegale, the man with the golden name. Who is this? Ojej, I'm hurt. You don't recognize my voice? Should I? The voice of Radio Freaky Rock? This is Rabbi Ray Rana. You don't recognize that? Okej. Okay. Odwiedź Rabiego Ray Rane, aby wykonać zadanie z serii Centrum Propagandowe. A, okej. Okay. Spotkaj się z Raju. O, to tutaj. Careful with the grapes. Salam. Some idiots back the guns loaded with their safeties off. Idiots. Dobra, dajcie trochę ammo i idę. Spotkaj się z Raju. Czy mi się ten questik przełączył? Chyba nie, nie? Ale tu ładnie. Powiem wam, że widoczki, pierwsza klasa, klimacik, góry, wszystko pięknie, wszystko na miejscu. Jest dobrze. Ah, the son of the great Mohan. Sabal tells me you're ready to learn what inspired your father. Banashur, god of gods, sang the world into existence. For that, we give him thanks. We thank the gods for giving us life. Please, take an offering basket. Hmm. Chcecie mnie w coś wkręcić? Karma. Ale dla kogo ta karma? Dokończ pielgrzymkę do Chaliyama. Tutaj? Dzień dobry, dzień dobry. Do czcigodnego Lamy Chogyala. Otrzymałem twój list i pragnę od razu złagodzić twój niepokój. Plotki przez ciebie słyszane nie są prawdziwe. Szaleniec ten, którego wieśniacy nazywają Dami, nigdy nie był jednym z naszych uczniów. Tego ranka podczas Pui porozmawiałem z naszą wspólnotą. Nie pozwolimy, by ten nonsens przeszkadzał nam w medytacjach. Nikt już nigdy nie będzie wspominał tego uzurpatora. Oby twój dzień oświecony był naukami tych, którzy się przebudzili. Lama Samati. Dobre, dobre macie tutaj filmy. A candle reminds us that growth only comes with a willingness to step beyond our usual boundaries. Tylko bierzcie mniej. Albo połowę chociaż. Dobra, karma poszła. Tu możemy sobie dzwonek odpalić. Purify ourselves from bad thoughts. 250 za młynek. Life without emotion is no life at all. I podpalaj. Piękne. Piękne, piękne. Coś jeszcze może być tutaj na skrzydle? Is as tenuous and fleeting as a wisp of sweet smelling smoke. No, takie są różne porozrzucane po całym kiracie wydarzenia. Mamy karmę.
O, obniżka cen dodatków do broni. Spoko, fajnie. O, tam kilka leveli tej karmy można wbijać. A to przy okazji, nie? Witam, Raju. Medytujesz, tak? Idąc. Sabal speaks highly of you. He asked you be allowed to see this. Yalum, the great demon, resides in all people. He brings false promise and burns hope. The goat dies to keep Yalum asleep and sated. Normalnie jesteście. No ja to muszę portfele robić, a wy? Wy co musicie? We are spiritual people. Your father understood, but more than that, he inspired others by his deeds. Think hard on what you've seen, Najee. Będziemy dumać. Przepraszam bardzo. Czy wiecie, dokąd to zmierza? Mam ci klaskać, czy co? Nie wiem. Po prostu stąd wyjdę. Co myślicie? Wystarczy, nie? Klasztoru! Mury! Dobra, wątpię, żeby mi teraz łuk pomógł. Idziemy chyba na karabinie. Ale przydałoby się w sumie... Dobra. Jakiś karabinek taki większy. Stacjonarny. Macie? Tam jest chyba. Dobra. Wchodzę na działo. Niech się działo. Panie! Daj mi! Już kiedyś strzelałem. Dobra, samochód niezniszczalny totalnie. Może to mój? Jak mój, to rozumiem. Ubezpieczenie spore. Nic nie podkłada już. Dobra, zobaczymy ich, jak wytrzymują. Gdzie podkłada? I tam gdzieś podkłada. Jak do niego tam się dostać? Co to ma być? Przesuń się, chłopie! Czy ty jesteś nienormalny? 15 sekund. Przestań podkładać bombę. I co za świry? No nie no, tego perka muszę kupić, ale nie wiem, czy mam dostępnego. Dobra, i jeszcze tam, nie? Ja będę głównie teraz... Ja cię kręcę. Helikopta, helikopta! Idę do środka. Nie wiem, to jest chyba jedyna bomba teraz. Pięknie, tu mamy jeszcze dwóch. Ten taki mocniejszy. A ty zginiesz, tak? Nie no, muszę zarobić na snajperkę gdzieś tam. Za jakiś czas powinna już być, nie? Albo będzie gdzieś w misji. Bo na razie z tych dzwonnic, które były, nie poleciały. Snajpy do kupienia. No tu by się przydała fest. Tu jakby się przydała snajpa.
Dobra. Ja cię kręcę, serio. Ale mnie klepią. Dobra, 50 sekund mamy. Za dużo ich, too many. Ej, dwie bomby są. Dobra, ja się i tak muszę schować. Jasne, jasne. Wyjazd z baru. Tam jest na 65, tutaj. Tutaj okej, okay. Czyli mamy trzy takie miejsca, dawaj ammo. Tu jak trzeba się poruszać. Kurde, jeszcze tam. Ale jaja. No bardzo duży obszar jest, nie? Przydałoby się snajpę mieć. Ale nie! Ale nie dali. No nie, na tym etapie nie da się mieć snajpy. Chyba, żebym przeleciał gdzieś całą mapę bym musiał przelecieć i zrobić ileś tam dzwonnic. Pewnie z 10 teraz. Dobra, ten padł? Nie, jeszcze żyje. No jest ta tyrolka, ale... Mówim. Czysto? Spełniłem swój karmiczny obowiązek. Co, panowie, będzie coś z tego? Czy tu wszyscy zginęli nasi? Chyba tylko pan Raju przeżył. Tu nikogo nie ma. You see? This is what happens when people abandon religion, Aji. It could have been so much worse. Thank you. Nie no. The man with the golden name. Who is this? Aji, I'm hurt. No on cały czas z tym. Ten cały czas do mnie dzwoni. Nie no, karma. Aha, karma. Nie, tego jeszcze nie było, chyba w samouczku. Bierz udział w wydarzeniach karmicznych lub kręć młynkiem Bredgensa, aby zdobyć karmę. Zwiększ poziom karmy, zdobyć ulepszenia w spluwach do wynajęcia. I zwiększ poziom karmy, aby zmniejszyć ceny. You don't reckon the voice of Radio Freaky Rat? This is Robbie Ray Rana. You don't recognize that? Right, Robbie Ray Rana. Just call me Robbie Ray, man. Okay, Robbie Ray, what's this about? Look, we need a face-to-face. I'm sending you my coordinates. Come find me, man. No właśnie, czy on nie dokończył wtedy? Mamy jeszcze Longinusa. Tak, Longinus jest świetny. A gdzie ten Rabbi? Rabbi! Chyba, że to jest z tych. Yogi Regi? Nie, to nie jest ten. A tego jeszcze nie widzę, chłop. A, tu jest. Centrum propagandowe. Dobra, to może gdzieś tam przy okazji pojedyncze takie właśnie rzeczy też wam pokażę, nie? Po jednej z tym, to już widzieliśmy. To taka eskorta, zobaczymy. No to Longinus, to jest religia. To jest religia. Kościół Longinusa. Będziemy wyznawcami chyba. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu, kliknij w niego i oglądaj już teraz.